Szanowni Państwo, jak widać, gośćmi dzisiejszego programu są różnorodne rośliny oraz ich owoce. Zarówno rośliny, jak i te owoce bardziej w takiej fazie jesiennej, jednak wiadomo, że żeby mogła być jesień, najpierw musi być wiosna i ja właśnie o tym dzisiaj, Szanowni Państwo, chciałbym troszkę porozmawiać o wiośnie i o tym, co zrobić wiosną, żeby jesienią można było w naszym ogrodzie znaleźć różnego rodzaju rośliny, na których, dzięki którym da się wydobywać dźwięki. W związku z tym gośćmi dzisiejszego programu są tykwy, dynie ozdobne, suszone badyle, jest też ziemia do przygotowania rozsady, doniczka, są nasiona, jest też kwiatek, ale o kwiatku powiem później. Oczywiście jest też kawa, wiadomo, że wiosną kawa najlepiej smakuje w ogrodzie. Wszystko gra numer 10. Zapraszam. Szanowni Państwo, tykwa to taka roślina pochodzenia afrykańskiego, ale również z powodzeniem hodowana w Polsce, czego dowodem są te właśnie oto ususzone owoce tykwy, które sam własnoręcznie wyhodowałem i wysuszyłem. To jest największa, ta tutaj, największa z tykw, jakie udało mi się dotychczas wyhodować w swoim ogródku. Nazwy gatunku nie pamiętam. To jest Marenka. Dzień dobry, Marenka mówi. A te trzy tykwy to gatunek, który się nazywa kobra. I tu widać też, że tykwy, oprócz tego, że jako różne gatunki tworzą owoce o różnych kształtach, to i nawet tego samego gatunku tykwa potrafi wyhodować troszeczkę różnorodne kształty, w zależności od tego, czy tykwa wisiała, leżała, czy była odpowiednio nawodniona, nasłoneczniona i tak dalej. Co tykwa ma wspólnego z muzykowaniem? No, szanowni Państwo, jeśli powstaje nam owoc, który jest dość twardy, taki jakby zdrewniały i w środku jest pusty, to jest jasne, że mamy gotowy rezonator i tak naprawdę tylko nasza wyobraźnia tutaj jest ograniczeniem w tworzeniu różnorodnych instrumentów. Ja zaprezentuję taki prosty przykład. Tykwa może posłużyć jako rezonator do takiego instrumentu, który się nazywa kalimba. Ja o kalimbach zrobię jeszcze osobny odcinek, także na razie to tyle. Ale oczywiście takie wspaniałe rezonatory możemy znaleźć też w nieco bardziej skomplikowanych instrumentach. O, na przykład taka vichitravina, czyli taki antyczny indyjski instrument, niezwykle rzadki, nie tylko w Polsce, ale i również na świecie. Podobno nawet w Indiach nie jest dość często spotykany. Widać, że u podstawy tego instrumentu mamy dwie takie tykwy. Ja pewnie instrumentu vichitravina nigdy nie skonstruuję, ale z tej tykwy na pewno coś ciekawego zrobię kiedyś. Ale i tykwy same w sobie też, Szanowni Państwo, mogą być instrumentami. Oto taka połówka tykwy. Ta akurat to była tykwa prawdziwa z Afryki. W Polsce jeszcze nie udało mi się takiej ładnej kuli wyhodować. To jest połowa kuli. I taką tykwę, Szanowni Państwo, w Afryce kładziono na piasku i uderzano i w ten sposób właśnie powstał instrument perkusyjny nazywany kalabaszem. Kalabasz to też jedna z nazw tykwy, ale tak się przyjęło, że właśnie o tym instrumencie mówi się kalabasz. Jak się nie ma pustyni pod ręką, to taką połówkę tykwy kładzie się na czymś miękkim, no i uderza się, produkując dźwięki perkusyjne. Za chwilkę w materiale filmowym będzie można zobaczyć i usłyszeć, jak działa taki tykwowy bęben. A oczywiście też, jak ktoś uważnie ogląda czołówkę serii Wszystko Grano, to właśnie tam tykwa jest głównym instrumentem perkusyjnym. Dynie ozdobne, moim zdaniem bardzo krzywdząca nazwa, bo sprowadza je tylko do takich przedmiotów, które mają sobie leżeć i ładnie wyglądać. Okej, spoko, no przecież wiadomo, że taka ozdoba nie jest zła, ale proszę Państwa, to nie jest tylko ozdoba, to jest też instrument muzyczny i tu wiadomo, że odpowiednio wysuszone dynie ozdobne tworzą też takie pojemniczki, do których możemy do środka nasypać jakieś kamienie, jakieś ziarno i będą powstawały z tego grzechotki, ale uwaga! Odpowiednio wysuszona dynia ozdobna może też po prostu stać się grzechotką.
Z moich obliczeń wynika, że tak średnio 1 na 10 dyni ozdobnych suszy się w taki sposób, że nasionka nie przyklejają się do ścianki, tylko zostają luzem w środku i dzięki temu właśnie powstają grzechotki. No szanowni Państwo, typowy przykład instrumentu, który po prostu rośnie na krzaku. No dobrze, zostały nam badyle. To taka roślina, którą gdzieś tam za rogiem znalazłem. Nie wiem, jak się nazywa. Jesienią te badyle już są takie mocno wysuszone, mimo że jeszcze roślina rośnie w ziemi. Trzeba to zebrać, wysuszyć i na wiosnę już możemy tworzyć różnego rodzaju instrumenty piszczałkowe. No bo taki badyl, szanowni Państwo, jest po prostu pusty w środku, to znaczy tu na tych takich łączeniach jakby są takie przegródki, ale to bardzo łatwo jest przebić jakimś dłuższym wiertłem. Jak już zrobimy taką rurkę, o tu mam taką dłuższą, jak już zrobimy taką rurkę, to jedną z krawędzi trzeba zaostrzyć, wyszlifować i grając taką techniką, jak się gra na fletach krawędziowych, można wydobyć z tego dźwięki. Na czym polega ta technika? Przystawiamy rurkę ostrym końcem do ust, mniej więcej na środku, i szukamy odpowiedniego kąta. Musimy dmuchnąć w krawędź. Jak odpowiednio długo będziemy ćwiczyć, to po prostu pojawią się dźwięki. Tykwa, badyle, dynia ozdobna. Szanowni Państwo, sprawdźmy, jak te roślinopochodne instrumenty współbrzmią. Bardziej takie wygłupy dźwiękowe, wiadomo, że to nie, trudno nazwać jakimś utworem, niemniej widać, że można też muzycznie trochę pobawić się właśnie za pomocą roślin. No i ja też troszeczkę taką bardziej zaawansowaną wersję piszczałki chciałbym zaprezentować, wystruganą z badyla. Też zaostrzona krawędź, gdzie będziemy dmuchać techniką krawędziową. Otworki, można jakąś bardziej skomplikowaną melodyjkę zagrać. No dobrze, szanowni Państwo, postanowiłem też sprawdzić, jak te rośliny sprawdzą się w warunkach studyjnych i oto powstała jeszcze jedna taka forma muzyczna, taki ciąg dalszy wygłupów dźwiękowych z użyciem roślin.
Dobrze, szanowni państwo, ale teraz muszę zdradzić prawdziwy cel tego odcinka. I to nie jest ten kwiatek. I to nie jest ten kwiatek, do kwiatka jeszcze wrócę. Szanowni państwo, mamy wiosnę i właśnie, żeby móc jesienią cieszyć się takimi owocami, takimi roślinami, dzięki którym będziemy mogli tworzyć jakieś dźwięki, musimy dokonać zasiewu. Ja przygotowałem tutaj taką doniczkę zatytułowaną Wszystko gra. Mam też jeszcze trochę więcej tu doniczek. Troszeczkę ziemi jeszcze dosypiemy. Wspaniale. Szanowni państwo, zatem wykorzystując te wiosenne klimaty, ja chciałbym na oczach kamery, czyli państwa, zasiać tykwy i dynie ozdobne. Ja nie wiem, czy mój plan się uda, niemniej założenie jest takie. Mam odcinek 10, w styczniu, w lutym mniej więcej będzie ostatni odcinek. Także dzisiaj zasiewy, a jak wszystko dobrze pójdzie, to pod koniec mojej serii powrócę z odcinkiem, w którym zaprezentuję, co muzycznego udało mi się stworzyć z roślin wyhodowanych w ogrodzie. No i szanowni państwo, przyszedł ten moment, kiedy też powiem coś o kwiatku. Jest to tulipan, znalazłem go w ogrodzie. To wszystko na dziś, dziękuję. Zapraszam niebawem do kolejnego odcinka. Szanowni państwo, no i niemalże zapomniałem o zagadce. Dziś zagadka oczywiście botaniczno-muzyczna. Pytanie brzmi, jak nazywa się brazylijski instrument perkusyjny, w którym jako rezonator jest wykorzystana właśnie tykwa? Dopowiem, że chodzi mi o instrument, którego największa wersja nazywa się gunga, a ja pytam o jego ogólną nazwę. Wiadomości proszę wysyłać mailowo na Facebooku lub na mój adres tomasz.drozdek@gmail.com.